Was widzowie bardzo serdecznie w najnowszej serii na naszym kanale, czyli kto zrobi najlepsze śniadanie, wygrywa 500 zł i akurat to ja jestem tą osobą, która rozpoczyna tę serię. Wydawać by się mogło, że śniadania są mega easy, ale grunt w tym, że dobre śniadanie to podstawa. Każdego dnia robimy muffiny jajeczne, robimy placuszki jagodowe. Pierwszą taką rzeczą, którą zrobię, to kupię nam 6 kubeczków, takich samych, których moglibyśmy jutro wypić właśnie, uwaga, herbatę z pomarańczą, cytryną, sokiem malinowym. Także biorę 6 kubków, mam nadzieję, że też z nimi nic się nie stanie. O, mamy takie foremki, przydadzą mi się. W ogóle ostatnio szukałam takiej przesiewarki do mąki i pamiętacie, co kupiłam zamiast niej? Ubijaczkę do ziemniaków, bardzo podobnie wyglądającą. Wybrałam serwetki w takim beżowym odcieniu, foremki, tak jak widzieliście, i dzbanuszek, w którym będzie zaparzona herbata. Przygotowania do tego cool śniadanka zaczynam od urządzenia stołu. Jezu, pierwszy raz będziemy wszyscy mieli takie same kubki na śniadanie, niesamowite. Trochę mi psują kolorystykę tego wszystkiego, ale może docenią starania. Pierwsza rzecz, od której zacznę, to muffinki jajeczne. Powiem wam, że bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć to, bo będzie mi z tym dużo, dużo łatwiej. Biorę chleb tostowy, odkajam skórki, wsadzam je tutaj. Czyli wkładam teraz na sam spód. Mamy boczuś wędzone, który muszę właśnie usmażyć i następnie go pokroić i też tutaj włożyć. Oje, smaży się. Ten boczek kroję, wsadzam do tego tosta. O Jezu, już się przestraszam, wycieknie. O nie, żółtko się rozlało. Dobra, ktoś będzie miał z rozlanym żółtkiem, przykro mi. No nie! Wracaj! Nie! Nie! No nie! Proszę, zostań, 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 zostań. Kubeczki już wstawione do piekarnika i ja teraz zaczynam kroić warzywa, bo o tym zapomniałam. Mamy też 15 minut. Więc idealnie skończę kroić warzywa i przechodzę do robienia najfajniejszej rzeczy, czyli do placuszków. W ogóle zobaczmy proces, jak to wygląda w piekarniku teraz. Fajnie, bardzo. Jak ja to wyciągnę z tych blaszek? Po co mi były te blaszki silikonowe, które wczoraj kupiłam? Powinno się wkładać je do środka w takie papierowe muffinki. O nie. No nie, świetnie, że w ogóle pomyślałam o tym momencie, kiedy już jest i się piecze, nie? Drugą rzeczą na śniadanie będą właśnie jogurtowe placuszki z jagodami. Do tego dodajemy jajka. To trzeba ładnie pomieszać, także i zaczynam przesiewać po prostu, mieszając jednocześnie to, co tutaj już mam. Dobra, babeczki też się upiekły, ale ja je zostawiam tam, żeby po prostu trzymały temperaturę. I mieszam po prostu delikatnie. Fajnie. Najważniejsze, czyli smażenie ich. Jeszcze chwilę usmażą, zaraz przełożę na drugą stronę. Wcale się nie zjarało, bo ten też będzie zjarany. Dobra, no to będą te pierwsze z brzegu. Zmniejszałam trochę ogień, bo zauważyłam, że niektóre się jarają, a w środku jeszcze nie są ok. Trochę jest zakazem. Ale tamte na pewno nie. Okay, więc w czasie, kiedy to się robi, po prostu zrobię tą herbatę, bo zapomnę o niej na śmierć. Sprawdźmy, czy coś się z nimi zadziało przez ten czas. Wyglądają bardzo, bardzo nice. OMG! Udało się. O, cool. Nice. I teraz idę po pieczywo i po resztę będę. Dzień pełen emocji przed nami, też jesteśmy po mega wyczerpującym dniu. Dlatego zapraszam Was na pyszne pierwsze śniadanie. Ej, to była najlepsza seria. Jakie tutaj super! O, kole.
serka. Babeczki z tostem, bekonem i jajkiem. Tak, jest na sam spodzie tost. Pancake'i jogurtowe z jagodami. Mamy pieczywko, które po prostu jest, jakby ktoś miał ochotę. Tutaj mamy też awokado i inne warzywa. Jeszcze kubeczki kupiłaś dodatkowo? Same. Umyte są po kupieniu, co ciekawe w ogóle, także... Ej, wzięłam chyba najidealniejszą babeczkę. Patrzcie na te żółtko. Ja mam bombelek. Wy jesteście najidealniejszymi babeczkami. O, jakie to też fajne, takie cimciurimciu fajne, kurde, jeszcze tutaj jest takim tegesem. Ej, błagam, róbmy wspólne śniadania po prostu. Tak, to już miało być 200 razy. Po roku daily zróbmy pierwsze śniadanie razem. Czy chcecie do tego? Tak! A sobie bo trochę idealnie, bo trochę właśnie coś mi brakuje. Ej, ale ja mam plastik na tym jajku. Folia bomber. Jak folia taka, no przyznaj się, że kupiłaś to i po prostu nie zdjęłaś folii. Mamy cię! Miczka, czy zechcesz mi podać dwie kromeczki? Tak. Bardzo dobre to jest, prawda? Uwielbiam przychodzić na gotowe. Fajne, proszę bardzo, tam warzywka bierz, Patryk. Tak. Warzywka jedź. Ej, z keczupem to jajo. Zawalone. Bajo jajo. A wiecie, z czym by było jeszcze lepsze? Z majonezem. Jakim? Majonez to jest najlepszy rzecz na świecie. O! Fred, mordo! Ej, do nas! Ale po tym... Jeszcze... Przepraszam najmocniej. Patrzcie, Patryk, Dziękuję, dziękuję wszystkim. I co, zjesz to? Wika, zawiję ci kanapkę. No, dziękuję. Miło się, jak są do kompletu prawie wszystkie rzeczy. A, jest jedna niedokupiona. No, jest jedna niedokupiona i nie ma też dwóch widelcy. Co? Serio? No, bo to się wyrzuca. Te są bardzo ładne widelce teraz. No nie ja. Będzie w tą stronę bym poszło. Ja, kurde, nie używam widelców. I raz zrobiłem przez... Przez Patryka giną nam widelce. Nieprawda, i to są pomówienia. Widziałam, jak wyrzucasz raz widelce. Nie. W opakowaniu. No i mają mnie, kurde. Dobra, mam nadzieję, że wam smakowało. Lećcie tak oceniać, a ja wam bardzo, bardzo dziękuję. To my tobie dziękujemy. Było przepyszne. Jest dobra. Cześć, kochani. Witam was na ocenianiu. Skromnym swoim zdaniem dzisiaj ocenię Faustynkę. Fausti zrobiła niesamowite śniadanko. Tak naprawdę nie mam się do czegokolwiek tutaj, no nie ma się do czego przyczepić. Ja nie jestem za bardzo jajeczna. Nie przypadam na przykład z jajkami sadzonymi, z jajecznicą, jajecznica jest dla mnie w ogóle passé. Fausti zaimponowała mi dzisiaj bardzo mocno. Było tak naprawdę wszystko na tym śniadaniu, co było potrzebne. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić, te jajka. Nie zawiodła, bo zrobiła i słodkie, i słone śniadanie. I ja muszę wam powiedzieć, każdym razem ktoś będzie robić słodką i słoną opcję, to jakby ja to kupuję. Bardzo ciekawe były te cupcake'i z jajka. Pancake'i, czy co to nazwać, też były fajne, aczkolwiek brakowało mi tam na przykład cukru pudru na nie. Te placuszki mega mi smakowały, ale jednak mimo wszystko brakowało mi może przez malowania ich masłem, przez syrop kremowy na przykład na wierzchu syrop kremowy. No. Mimo tego, że były podane bardzo oryginalnie, jednak ta skórka, która się zrobiła od... W ogóle nie wiem, w ogóle jak ona to zrobiła, ale troszkę była taka twardawa. A poza tym wszystko mi się podobało. No ja kocham śniadanie i to śniadanie było naprawdę przepyszne. Babeczka mogłaby być bardziej, wiecie, taka po prostu... nie wiem. Jeden malutki minusik, bardzo istotną częścią śniadania jest kawka. Jej mi troszkę zabrakło, ale to jest taki tylko i wyłącznie jeden mankament, który gdzieś tam mi się tu rzucił w oczy. Brakowało mi jakieś szynki, sera, takich typowych rzeczy. Za to odejmę punkty. Aczkolwiek to, że to było wszystko bez laktozy, wielki plus. Jeżeli chodzi o placuszki, to były one przepyszne. Odwaliła zarąbistą robotę. Więc podsumowując... 9. Nie pozostaje mi dać nic innego jak 9. Było bardzo, bardzo smaczne. Oceną będzie 8,5. Należy się 9 punktów. Dam 8,5 na 10, niech to będzie taka ocena, z której ja będę wychodziła.